Dzień dobry, witamy się z wami w ostatnich w tym sezonie papierkach. Maciek i Ola, Maciola, dzień dobry. Dzień dobry, ostatnie papierki, jak już Ola powiedziała, przed przerwą, która będzie trwała 40 lat. Wracamy za 40 lat, będziemy mieli... Chciałam, że po 40 dni i nocy. No. Będziemy mieli 80 lat właściwie i wracamy. I to będzie taki wielki, wyczekiwany powrót. Nie, my zdecydowaliśmy się zawiesić podcast, bo jest za dużo konkurencji. Teraz chłopaki z GOATS ruszyli z podcastem, więc myślę, że już nie mamy czego szukać. A oni mają takie relacje jak my, no bo oni tam często no, ze sobą po prostu się mocno trzymają, przytulają, więc dokładnie tak jak my tutaj mamy takie relacje. Ja myślę, że mają bliższe, my się tak często nie przytulamy. Możliwe, że tak. Dobrze, kochani, będzie przerwa krótka, może tydzień, może dwa, zobaczymy. Pilnujcie, subskrybujcie kanał, sprawdzajcie, co się pojawia, sprawdzajcie, czy się pojawia. Wracamy oczywiście w tym samym składzie. Silniejsi, bogatsi o doświadczenie i tak, coś jeszcze? Tak. Młodsi. I młodsi, zdecydowanie młodsi. A dzisiejsze papierki to... Spowiedź Boxdela u Wardęgi. Popek przegiął po całości. Multi i drama na Twitterze. Powrót GOATS. Książulo przeprasza za film o pizzerii. Budda i 100 tysięcy na wośp. No... Zacznijmy od Buddy i 100 tysięcy na wośp. Tak? Ty chcesz to powiedz. Tak. Chcę... Dlaczego chcesz? Bo ja nie, nie wiesz, bo ja tego nie przygotowywałam. Ale tam się nic nie działo takiego. Zdarzyło się tylko to... Dlatego jest krótki news, więc może iść na początek. Zdarzyło się to, że Kamil poszedł do... Podczas wczoraj był, znaczy no jak wy to oglądacie to przedwczoraj, ale wczoraj był wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 32 chyba. I Kamil, którego znacie pod pseudonimem Budda TV, tym razem przebrał się za dziadka, zerżnął pomysł od Wardęgi, który zerżnął pomysł od Jackassów, którzy pewnie też od kogoś zerżnęli pomysł, ale nieważne, w każdym razie przebrał się za dziadka i jako dziadek... To jest ageism. Tak, ageism, dokładnie, tak. To jest wyśmiewanie starszych ludzi. I jako dziadek poszedł do wolontariuszy i wręczył im 100 tysięcy złotych, wsadził do puszki i mówił, że zbierał przez całą emeryturę, żeby wrzucić. I teraz najlepsze jest to, że niektóre media... No, przepraszam, bo powiedziałeś, że wsadził do puszki, mi się od razu z Popkiem skojarzyło po prostu. No Popka pewnie wsadzą do puszki. On wsadził do puszki te... No jest tam pies w każdym razie na tutaj tym zdjęciu. O Jezus Maria jest jeszcze w dodatku powiedziane. Kiedy on to wrzucił do tej puszki, ludzie już wiedzieli, jak się pojawiła ta informacja, że to chodzi o Buddę. Tym bardziej, że on zapowiadał coś, że coś zrobi i tak dalej, więc wszyscy wiedzieli, że to chodzi o niego, a oprócz prawdziwych dziennikarzy, którzy nie wiedzieli, że chodzi o niego i oni podali tego newsa. Nie wiem w czym, czy w Onecie, czy w czymś tam jakiś dziennikarz napisał, że starszy mężczyzna, starszy pan zbierał całą przez 40 lat emeryturę, żeby wrzucić do puszki. I naprawdę oni podali te informacje dalej. Oczywiście ludzie na Twitterze na przykład pisali, no na pewno propaganda, na pewno starszy pan tyle zbierał i coś tam. No, ludzie się zesrali. Zesrali się też... Wszystko Tusk wymyślił tak naprawdę. Dokładnie tak. Budda, no zrobił akcję w stylu Budda, charytatywną, zajebistą, jak zawsze, ale ludzie się oczywiście zesrali z jednego powodu. Tak naprawdę to był Kaczyński. To był Kaczyński przebrany za Buddę. To był Kaczyński przebrany za Buddę, żeby nie było, że to on, bo on chce pozostać incognito, bo on jest dobry po prostu nie na pokaz. Nie chce z sercami mieć nic wspólnego. Marsz Miliona Serc, te sprawy, to tak jakby blisko siebie wszystko. To prawda. Te symbole. A najlepszy ser jest w sierpcu, pamiętajcie. To śpiewał o tym Kaz Bałagany, więc tak musi być. Wracając do Buddy. On to zrobił dziwnym trafem tydzień po tym, jak wyjechaliśmy z Krakowa. Więc w jakiś sposób to jest też trochę nasza zasługa. Trochę, nie? W każdym razie ludzie się zaczęli czepiać, niektórzy oczywiście, Buddy, że on to zrobił, ale nagrał film, z którego zarobi najprawdopodobniej kolejne 100 tysięcy. Więc tak naprawdę on wychodzi na zero i nic go to nie kosztuje. Tylko, że tak, Budda jeszcze pokazał w tym filmie, że, znaczy pokazał później w social mediach, że ten film, który nagrał, on nie ma nawet 8 minut, co oznacza, że nie mogą tam się pojawić reklamy, których nie można przewinąć. Czyli mogą się pojawić tylko banery, albo mogą się pojawić reklamy na początku, chyba na początku mogą być, albo na końcu. W każdym razie nie mogą się tam pojawić reklamy, których nie można pominąć, co oznacza, że... Bo to są reklamy, które najwięcej zarabiają. Czyli to oznacza, że nie zarobi na tym filmie jakoś mega gigantycznych pieniędzy. Ale to nawet nie ma znaczenia, kurwa. Gdyby on zarobił 1 000 000 złotych na tym filmie, kurwa, daje pieniądze ludziom i co z tego? Zarabiasz na swojej charytatywności? Kurwa, wszyscy tak robią. Wszyscy, którzy zajmują się charytatywnością, zarabiają na tej charytatywności, bo muszą mieć motywację do tego, żeby robić dalej to, co robią. Znaczy motywację, muszą mieć też pieniądze, żeby pieniądze, środki. Żeby to, co robią. Umówmy się, że on nie jest fundacją charytatywną i on nie zbiera pieniędzy od ludzi na tej zasadzie, jak chociażby, nie wiem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli która zbiera od ludzi i przekazuje to dalej na jakieś potrzebne rzeczy w danym momencie, tylko daje swoje pieniądze. Z tego, co wiem, taki, nie wiem, Lakarnum na przykład w grudniu chyba z 200 000 złotych, ja nie wiem, czy on to robił jawnie, czy niejawnie, ale wiem o tym, przerzucił na fundacje różne pomagające dzieciakom. Więc kurwa, no słuchajcie, no, jeżeli ma się pieniądze i się zarabia na tym, też na jakiejś tam charytatywności, no to to jest normalne, kurwa, że też zarabiasz na tym pieniądze. I good for him, jeżeli uda mu się na tym zarobić, bo będzie miał więcej pieniędzy po to, żeby też dać ludziom, no. Bo ktoś tam się dopierdala o to, że loterię robi, nie? I że to jest hazard i tak dalej, i tak dalej. To jest inna sprawa. To jest coś kompletnie niezwiązanego z tym. Więc tak, no ludzie lubią się przysrać, ale no tak już jest w social mediach, że ludzie to po prostu robią. No i się też przysrali do Książula. Tylko tutaj już... No właśnie, czy ludzie się przysrali do Książula? Nie, ludzie nie. Nie, się... nie, właśnie nie mówię, że ludzie się przysrali. Ludzie są bardzo mocno go propsują, tak, za ten film przeprosinowy, a musiał przeprosić ze względu na swój film sprzed kilku dni. Tak. W którym, o pizzy na wypasie, nie? Tak, w którym to recenzował dwie pizzerie, obie nazywają się Pizza na wypasie, mają właściwie to samo logo z krową i z pizzą. Są bardzo podobne te pizzerię i sprawdzał jedną i drugą i w tej, którą właśnie, bo w filmie Książulo użył słów, że tamci ukradli, tak, logo, że jedna z tych przywłaszczyli sobie pizzerii, własność intelektualną. Tak, nie? Że ukradła. Parę razy to tam padło to zdanie właśnie o przywłaszczeniu, o kradzieży i tak dalej. Plus to miejsce, które zostało słabiej, właśnie, które zostało powiedziane, że ukradł, zostało słabiej ocenione w ogóle w filmie, znacznie słabiej. Tam było mówione wielokrotnie, że ta pizza jest niedobra, że to niedobre, tamto niedobre, tamta wypadła znacznie lepiej. No i ta pizzeria, która została gorzej oceniona i która została nazwana akurat złodziejem, kradziochem. Tak, ta pizzeria miała akurat na koncie 30 baniek, więc zgłosili się do niej ludzie z miasta, którzy powiedzieli, że mogą porozmawiać z Książulą. Tak. Tak, nie, tak nie było. Tak nie było. Do tego dojdziemy za chwilę. Tak nie było. Nie, wysłała ta pizzeria wezwanie. Przedsądowe, nie? Przedsądowe. I list też napisała, to znaczy list maila pewnie, w którym wyjaśnili, dlaczego to wysyłają, że co im się nie podoba w że zostali jego potraktowani niesprawiedliwie i tak dalej. Tak, że nikt do nich nie przyszedł z nimi porozmawiać. Tak, że nie było drugiej strony pokazanej. Tak, że tylko z jedną pizzerią jakby tutaj to akurat kontakt. Jest, no to nie jest, to jest bardzo słaba dziennikarska robota, bo tak się robi, że jeżeli, no, na przykład może odmówić komentarza tamta pizzeria, ale to wtedy mówi, że pizzeria nam odmówiła komentarza albo nie zgodziła się na publikację materiału, czy nie zgodzili się na porozmawianie z nami. Tak, no więc Książulo usunął... Tylko, że Książulo nie jest dziennikarzem. Tak, Książulo nie chciał usuwać tego filmu, myślał, że może uda się wyciąć tylko fragmenty, w których padają tam słowa na przykład o kradzieży czy przywłaszczeniu sobie mienia intelektualnego. Natomiast tamta pizzeria poprosiła o usunięcie całego materiału, więc oni usunęli ten materiał, wrzucili film z przeprosinami, gdzie siedzą w samochodzie, więc Wojtek albo Wojek, nie wiem, teraz nie pamiętam dokładnie, siedzi i je popcorn przez cały film, a Książulo wszystkie komentarze są, ojej, mistrz drugiego planu, znaczy on nie jest na drugim planie, no to jest takie oczywiste. Pierwszego planu, tak, to jest tak. Pierwszy plan, słuchajcie. A ten opowiada, dlaczego usunęli ten film, odczytuje to pismo, odczytuje tego maila, gdzie ludzie, to były jedyne w sumie zarzuty, z którymi się spotkałam, że ludzie pisali, czy dostał zgodę na odczytywanie korespondencji, no bo ta część korespondencji nie była tym pismem, tak? To było mailem. Czy dostał pozwolenie na odczytywanie tej korespondencji. Po czym wrzucają ten film, który został usunięty, pozbawione tam tych scen, czyli właściwie tylko sama ta recenzja, tak, która tak naprawdę mogła się w tamtym filmie znaleźć i nie byłoby całej tej sprawy. Ja ten film widziałam, moim zdaniem trochę słabo wypadają, znaczy dla mnie słabo wypadają takie przeprosiny, które właściwie nie są przeprosinami, sorry na sorry, no, tylko są takie... Takie są trochę bufoni, ja bym powiedziała. Ja nie lubię takich ruchów do końca, jak ktoś jest taki... Bold. No, ja wiem, że to ludzie oczywiście traktują jako, że oni są tacy +1 i w ogóle, że zajebiście. No są ziomeczkami, nie? No, dla mnie to było niepotrzebne. Wystarczyło powiedzieć, no głupio wyszło. Zresztą w tych przeprosinach wielokrotnie pada też podkreślenie, że w tej pizzerii, w której było niedobra pizza, to ta pizzeria kazała nam coś tam, a ta pizza, w której była dobra pizza i tu już był podawany adres, to było coś tam i coś tam, więc tym bardziej w tych przeprosinach jeszcze mocniej było podkreślone, jak bardzo niedobra pizza była w tamtej pizzerii. A jak dobra w tamtej drugiej. No i oczywiście najgorszy ruch, jaki został tutaj wykonany, moim zdaniem, to jest ze strony tej pizzerii, która się zesrała, bo oni zwrócili uwagę na całą tę sytuację i ludzie będą ich jechać 1000 razy bardziej, niż gdyby to było po samym filmie, bo po samym filmie pewnie by im minimalnie spadły obroty na moment, a potem ludzie by zapomnieli, a tak to teraz ludzie sobie wysyłają, które to są pizzerie, wysyłają, które do ich sieciówki należą pizzerie, żeby też komentarze im zostawiać, no tak, ale negatywne w internecie, tak? Ja to rozumiem, tylko widzisz, to jest trochę tak, ja mam wrażenie, że Książulo stał się takim Spider-Manem, że wiesz, z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. No. I jak do tej pory on robił te pozytywne rzeczy, czyli na przykład udawało mu się jakąś tam tą... No ten z rurkami, nie? Na Woli, no, tamtą budkę wypromować, co jest w ogóle super sprawą. No to jak robi takie negatywne rzeczy, to się może to odbić echem, bo to jest, kurwa, ostatecznie może zniszczyć pracę wielu osobom, tylko dlatego, bo mu coś, kurwa, nie smakuje, albo właśnie rzuci, że tutaj jest jakaś kradzież, gdzie nie do końca jest to tam wyjaśnione wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tak, a potem są te przeprosiny, które dalej są też dalszym psztyczkiem w nos. Więc tu trzeba uważać. No, tak, troszkę. Uważam, że pizzeria nie zachowała się rozmyślnie. Podjęli bardzo złą decyzję, kierując wszystkie reflektory, all spots, wiesz, all lights on me, nie? To jest bardzo kiepskie zagranie zawsze. No w momencie, w którym też Książulo ma w sensie tylu ludzi za sobą, to ciężko jakkolwiek wygrać, nawet jeżeli miałoby się rację w jakichś sprawach tam prawnych, to ciężko by było tutaj wygrać batalię z ludźmi rzucającymi negatywnymi recenzjami po prostu, bo tak im ktoś powiedział, że będzie spoko, nie? Więc to tutaj trzeba uważać z tym negatywizmem i zrobieniem tego typu materiałów, ale myślę, że no... To jest jedno z takich potknięć, które on zaliczył i że to go coś nauczy po prostu, nie? A co Multiego nauczy? Multiego nauczy, żeby uważać na użytkowników, którzy mogą zrobić ratio mu całe, ratio i w ogóle rozpierdolić mu wszystko. Albo żeby uważał, w co się ubiera, bo od tego może po prostu od złej decyzji w doborze odzieży już... Niewielki krok do wielkiej dramy, bo wszystko zaczęło się od wrzucenia liku związanego z klipem, tak, do nowej piosenki Szpaka i Multiego, w której to Multi jest ubrany trochę w takie, no, takie szaty. No bo tam było, że on chodzi po lesie. Jest w tych szatach i zwrócił mu uwagę użytkownik Marek Romper Extreme. Tak, mam to nawet zapisane. Zwrócił mu uwagę, że już druid z lasu robi lepsze filmiki, bo Multi napisał, że to jest najlepszy jego klip. I ten użytkownik na tym X-ie, na tym Twitterze, no tak taki trochę typowy, żartobliwie zaczepił. Typowy trollowy żarcik, że nawet tam dziad z lasu, który jest jakimś starym gościem, który się nie umie ubrać, robił to już x lat temu, a ty teraz po prostu wyskakujesz z czymś takim. No i Multi mu odpowiedział: ty, synku, komentujesz od miesiąca każdy mój post i ruch, mimo że mnie nie obserwujesz. Przyznaj się już, że jesteś fanem i będzie łatwiej to przełknąć. I on wtedy ratio zrobił. Czyli, to znaczy tak, raz, że użył słowa synku, I do tego musiał prześledzić, czyli wejść do niego na konto, no tak, i prześledzić. Ale ja to zawsze robię, no to jest proste. Prześledzić wchodzić, wszystko. Ale nie musisz prześledzić wszystkiego, nie sprawdzasz, no tak. Czy mnie obserwuje, gdzie mi zostawiał komentarze i tak dalej. Więc to się wydało ludziom już podejrzane, bo to nie pasuje do Multiego. Mhm. Po prostu. Jakby cały styl wypowiedzi. Dobra. I od tego się zaczęło, że ludzie zaczęli coś podejrzewać. Znaczy on potem jeszcze napisał tam parę rzeczy, a próbujesz mi zrobić ratio, tak, a w momencie... Że znowu wszedł do niego na konto i powiedział, że on wszedł do siebie, że u siebie na koncie pozbierał ludzi, żeby mu wrzucić i podbić, tak, sobie te ratio. Ratio! Bardzo jest to chaotyczne. No, w każdym razie ludzie zaczęli zarzucać Multiemu, że tak naprawdę to nie Multi napisał, tylko jego dziewczyna. I że to dziewczyna Multiego odpisała i że to słychać, że to ona, że ona go cały czas pilnuje, że ona nie spuszcza go z oka. Community Multiego, oni tam mają jakieś dramy z jego dziewczyną, która jest też jego menadżerką. Tak, są dramy z nią związane i zaczęła się drama jeszcze z Shini, która napisała, że kiedyś coś rozmawiała z Multim a propos gier na Nintendo i ona powiedziała, że może ją pożyczyć gry na Nintendo, bo sama jest chyba ambasadorką czy fanką tego Nintendo i wtedy zaczęła ta dziewczyna Multiego pisać do tej Shini, że żeby się, no... Krótko, że jak będzie chciał, to sobie kupi. Dokładnie tak, żeby się odpierdoliła od jej chłopaka. Jak będzie chciał, to sobie kupi te gry. Wiesz, bo tu chodzi o te dmuchanie w kartridże, nie? Tak naprawdę. No dobra, w każdym razie... Ta dziewczyna Multiego, ona napisała później na Twitterze, wrzuciła konwersację z Multim swoją, gdzie Multi, żeby pokazać, że to Multi naprawdę napisał, że ona pisze do Multiego, ty, ale Michał, dlaczego takie coś zrobiłeś? Czemu mu w ogóle odpisywałeś? A, bo się wkurwiłem, bo mnie zdenerwował i nie wiem, mam to usunąć teraz? I ona mówi, no nie wiem, no jak tam uważasz, a on, no bo jeszcze kolejne śmiecie mi się tu zlecą, nie? Więc tu też no, tak, naprawdę źle to poszło. Że dla złagodzenia sytuacji została wrzucona wiadomość, która jeszcze bardziej to zaogniła. Której Multi nazywa tak właściwie swoich odbiorców śmieciami. Co być może jest okej, kiedy mówiłby to żartem u siebie. Jakby to był Pawbic, to co innego. Ale gdyby on to mówił u siebie wiesz, podczas odcinka, tak, któregoś, to podejrzewam, że w swoim community możesz się posługiwać pewnymi zwrotami, które wszyscy wiedzą, że sobie żartujesz, tak? Co innego, jeżeli mówisz to w prywatnej wiadomości, pisząc, no to już to po prostu źle wygląda. Znaczy, no to, że ona to wrzuciła, to jest kurwa, tak, jakieś, no niesamowite. Potem Multi zrobił stream tego dnia, na którym pił Rompera Extreme i zrobił jeszcze takie ikonki też dla osób, które są na tym Twitchu i zrobił cały taki rant tej Shini, gdzie na nią napierdalał na DZZ-go, no na mnóstwo osób tam poleciało to. Może ludzie zaczęli podejrzewać, że być może jest to promocja też... że promocja kawałka, że po to zrobił, żeby było głośniej o kawałku i po to, żeby było głośniej o nim, no i wskoczył na pierwsze miejsce na Spotify, nie? Więc komuś się stała krzywda? Nie. Drama, kurwa, o nic. I nic się nie stało, nikomu się nie stała krzywda, a Marek Romper Extreme miał ratio. Więc jeszcze Maja Staśko rzucała ratio cały czas wszędzie, pod wszystkimi postami zaczęła to robić, nie? Aha. Miała chyba tak 7 postów z rzędu. Okay. Nie chciałam powiedzieć, że no komuś coś się stało. No w sumie znowu, jeżeli zrobiłby to tylko po to, żeby podbić popularność kawałka, czy zwrócić uwagę, no to jest to słabe w momencie, kiedy spada cały damage na dziewczynę, tak? Jeżeli tak by to miało wyglądać, ale nie sądzę do końca, no tak, że była to zamierzona akcja. Nie wiem, czy zamierzona, ale zamierzony był na pewno wywiad Boxdela i Wardęgi. Co prawda już nie w psiakobusie, ale teraz na kanapach, w jakimś studiu sobie siedzą. W studiu, w którym teraz robią... Ale to później zaczęli robić, też nie wiedział. Tak. On nie wiedział, że tam będzie w studiu. Siedzi Wardęga i siedzi Boxdel i rozmawiają o tym... Szczerze, real talk, to jest real talk, rozumiecie? To jest przede wszystkim szczera rozmowa. Jest o zastraszaniu, o zemście, o zeznaniach, o udziałach w Fejmie. Wychodzi na to, że tam po prostu się działo sporo rzeczy, trochę właśnie no, nie zahaczających o ten, jak to się nazywa, o kodeks karny czy coś tam, bo przecież jak sam powiedział, Boxdel nie jest żadnym gangusem, więc do niczego tam takiego nie doszło oczywiście, ale no nie uprzedzajmy faktów. Ja sobie otworzę też tutaj, bo mam na przykład cytat zapisany, który mnie rozwalił, tak? Znaczy ja już to widziałam tyle razy, bo ja sobie to analizowałam. Jak to wygląda? To znaczy tak, spotkali się panowie, pytanie po co, tak? Bo już minęło tyle czasu od całej tej afery, no że minęły w teorii lepiej dla Boxdela byłoby już o tym nie mówić, tak? Bo to jest kolejny raz rozdrapywanie sytuacji w momencie, kiedy gość już wrócił sobie do fejmu, tak. I właściwie non-stop zaczął się pojawiać w tych gołcach i już wszyscy mają na to wywalone i nagle znowu wypuszczają kolejny odcinek, w którym kolejny raz rozkopują tę sprawę. Znowu są zapowiedzi po raz kolejny, że tym razem w tej rozmowie pojawią się wszystkie rzeczy, które do tej pory były nieujawniane, wszystkie kłamstwa zostaną wyjaśnione, wszystko, w ogóle wszystkie te niejasności zostaną rozjaśnione. No i Wardęga będzie tutaj dociekał, a Boxdel obiecuje Real Talk. Obiecuje go tyle razy w tym odcinku, że ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś tyle razy podkreślał, że to, co mówi, jest na serio. Zazwyczaj, jeżeli ktoś tyle razy podkreśla w swojej wypowiedzi, że ale teraz mówi, teraz mówię serio, ale teraz mówię prawdę. To znaczy, że co, że wcześniej nie mówisz prawdy? I okazuje się, że tak, że wcześniej nie mówił prawdy, do czego się przyznaję w tym odcinku wielokrotnie. I co chwilę, od początku tego odcinka pojawia się informacja, no tak, tutaj kłamałem. Pada pytanie, na przykład, że tu w tym momencie, kiedy rozpisywałeś swoją tablicę z tym, jak ma wyglądać twoja piramida powrotu, już wiedziałeś, że to i to będzie się działo, nie? No. Że tu i tu już wiesz, jakby możesz wrócić. No tak, wiedziałem. W momencie, kiedy Fame dawał oświadczenie, że ciebie nie będzie na pewno, któreś tam ten, to ty już wiedziałeś, że totalnie wracasz. No tak, już wszyscy wiedzieliśmy. Czy ściemnialiście? No tak, ściemnialiśmy. I takich rzeczy tam jest absolutnie na pęczki. Czyli dostajemy informację, że wszystkie te rzeczy, które Boxdel opowiadał, czy w odcinku z Grzytu, czy będąc u Szalonego, czy u siebie w odcinkach, czy płacząc nad jajecznicą, whatever, cokolwiek, to wszystko było kłamstwem i jakąś kalkulacją obliczoną na konkretne rzeczy, które mają się potem pojawić. Bo jemu chodzi o to, żebyś ty go brała takiego, jaki jest w tej chwili, a nie taki, jak był miesiąc temu, 2 miesiące temu, 3 miesiące temu. Fajnie. Po czym pada jakieś pytanie ze strony Wardęgi. Na przykład pada pytanie związane z tą Olą, tak? Ola, czyli dziewczyna, która wystąpiła u Kuby Wontora. U Kuby Wontora, a później obok właściwie wszystko zaczęło, gdzie u Kuby Wontora mówiła nie z imienia i nazwiska, ale wskazała wtedy osobę inną, oprócz Stu, która robiła bardzo straszne rzeczy. Koniec końców wyszło, że chodzi o Boxdela, po czym pojawiła się u Boxdela. Ale ona mówiła, że ona była zakochana w tamtej osobie, nie? Tak, ale też mówiła o złych rzeczach, że to ona ujawniła jej zdjęcia, że to przez nią miała próbę samobójczą i tak dalej, że to ona jest tą osobą, której się boi, bo która ma bardzo dużą władzę, ma pieniądze i tak dalej, bałaby się zemsty. Więc potem wyszło, że chodzi o Boxdela, po czym po tych wszystkich oskarżeniach pojawiła się u Boxdela w odcinku i to był jeden z najgorszych odcinków w tej całej Pandorze, jaki się pojawił. I okej. I potem padły oskarżenia w stosunku do Boxdela, że on ją w jakiś sposób przekupił. Tak, tam było o mieszkanie, takie plotki chodziły, no. Sprawa już ucichła, dawno tego nie było i teraz Wardęga się pyta, jak to było z tą Olą i w odcinku otrzymujemy informację, że okazuje się, że ta Ola mieszkała z Boxdelem przez okres Pandory, czyli zaraz potem ona zamieszkała u niego w domu. On ją przywoził i odwoził, kiedy jechała do prokuratora na zeznania. W odcinku padają słowa, że ona mu powiedziała wprost, że ona będzie zeznawać tak, żeby było dobrze, na co Wardęga mówi, aha, co to znaczy? On mówi, no nie, to znaczy, że wiesz, że ja jej powiedziałem, że tak zeznawaj prawdę, nie? I ona powiedziała, no tak będę zeznawać, że niby o to chodzi. No człowiek siedzi i trzyma się za głowę, słuchając tych bzdur, po czym Wardęga mu mówi, no dobra, no, że patrzy z takim na przykład niedowierzaniem w którymś momencie i mówi do niego, ja wiem, że było inaczej na przykład, nie? W którejś sytuacji. A on mówi, no nie, no stary, no wiesz, że tak było. A on mówi, nie, ja wiem, że było inaczej. A on mówi, no nie, no wiesz, no real talk. I on mówi, no dobra, to następny temat. I tak jest w każdym momencie, kiedy pojawia się jakiś temat, który można by było docisnąć, gdzie widać, że kolejny raz Boxdel kłamie, ewidentnie, widać to w jego mowie ciała, w jego uśmieszku, w tym jak się... No, widziałam już tyle wywiadów z nich kłamiących, że jestem w stanie odczytać w momencie, kiedy ten gość mi kłamie prosto w twarz, no bo to widać, no. I Wardęga ma jakieś informacje i ich nie wyciąga, więc ta rozmowa kolejny raz jest o niczym. Jest tylko o kłamstwach, o których już wiedzieliśmy, że są kłamstwami, no bo przecież koniec końców i tak pojawił się w Fejmie, więc już wiedzieliśmy, że byliśmy okłamywani. No, ale wiesz co, oni zrobili ten wywiad najprawdopodobniej po to, żeby... Kurwa, no żeby usprawiedliwić ten powrót Boxdela do GOATS i tak dalej. Tak, no to też mam tutaj na liście, że... Po co jest ten wywiad? Wywiad jest dokładnie po to, żeby zrobić podkładkę, gdzie już pytania się wcześniej pojawiały Wardęgi, czy chcielibyście przywrócenia tego i tego. No to już było oczywiste, że będą go przywracać i musieli zrobić coś takiego, z tym, że ten wywiad jest jak plaskacz moim zdaniem w ryj dla widza. I ja nie rozumiem, kto normalny i zdrowy na umyśle może to odbierać jako coś w porządku i wyjaśniającego cokolwiek, bo to jest plucie widzowi w twarz i robienie z ludzi idiotów. I mówię no, ale... takie, wtedy was okłamałem, teraz też was w sumie okłamuję. Ale widzowie, ale z tego co widziałem po komentarzach... Nie, widzowie tam bardzo jadą Wardęgę, ale czy Boxdela jadą? Nie, wejdź sobie, zobacz wyświetlenia GOATS-ów, wyświetlenia aferek, tam się wszystko zgadza. No nie, ludzie, ale, no dobra wyświetlenia, zgadza. Ale ludzie piszą, Boxdel tak zawsze kręci, że nie jestem w stanie uwierzyć w żadne jego słowo, 6000 lajków. Więc no nie, to nie jest też tak. Jest to próba wybielenia jakaś wiesz, tam, no, tej sytuacji. Wiesz, w momencie, w którym zapętlasz i potykasz się o kłamstwa, no to w pewnym momencie się wywalisz. No, i... no dobra, mamy tutaj stek kłamstw. Mamy tutaj stek kłamstw. Myślisz, że on się wywali? To jest jedyna osoba, która na Pandorze zyskała, a się nie wywaliła, nie? Boxdel. To nie o to chodzi, on się wywali, ale wstanie i pobiegnie dalej, nie? To nie będzie z tym żadnego problemu. No, on się parę razy wywalał. W każdym razie tutaj jest ciekawsze to, że mamy takiego Sylwestra i dowiadujemy się, że no... W jakiś sposób była mowa tam o grożeniu. Nie, to poczekaj, to właśnie chciałam teraz do tego dojść, że mało tego, że dowiadujesz się, że przez cały czas ktoś cię okłamuje i przyznaje się do tego jeszcze z takim, no tak, no tutaj też ściemniałem, wiesz, takim, no bo wiesz, bo się bałem, bo coś tam. Ja wiesz, jakby wszystko ma, bo z takim głupim wytłumaczeniem, tak jakby ci się dziecko tłumaczyło, no, dobra, wiesz, że to jest bez sensu. To mało tego, dostajesz informację, że on groził Wardędze, że zaprosił go... Nie groził, tylko... Nie, groził mu, że zaprosił go żeby się spotkali tam w tej ambasadzie po godzinach, była tam godzina 23 czy później, tak kiedy już nie ma ludzi, kiedy nie ma ekipy. No. Powiedział mu, że ma dla niego super tematy w ogóle jakieś jeszcze do tej Pandory. Spotkał się z nim, no i był bardzo poddenerwowany. Raz poprosił o to, żeby nie puszczać odcinka, bo oni już jedną spowiedź taką nagrali. Mhm. Nie wiem, nie dowiadujemy się, co było w tamtym odcinku, który już wcześniej nagrali. Mówisz teraz o momencie, w którym się rozbierali? Nie. Mówię o momencie z groźbami. I powiedział, że raz, że nie zezwala na publikację tamtego odcinka, czyli tamtej pierwszej jakby tak, spowiedzi, a dwa, powiedział mu, zagroził mu, że jeżeli on zrobi właśnie tam cokolwiek takiego, co wiesz, jakby było przeciwko temu, o co prosi Boxdel, no to on zna ludzi odpowiednich do tego, żeby po prostu się zajęli Wardęgą, plus ma 30 milionów na zemstę, gdzie Wardęga powiedział, że nie sądzi, że on dysponuje taką gotówką, a ja sobie pomyślałam, że dokładnie sądzę, że dysponuje takimi nie sądzę, zasobami że dysponuje taką gotówką. A ja myślę, że może dysponować takimi nie sądzę, ale zasobami. Nie potrzeba 30 milionów, żeby kogoś odjebać. No. Oczywiście, że nie potrzeba. W każdym razie ta informacja moim zdaniem też tutaj się specjalnie przedarła, że te informacje o tym, wiesz, jaką on ma zasobność. Też nie wydaje mi się, że Boxdel by dopuścił do tego, żeby ta informacja przeszła w tym wywiadzie, gdyby to nie było zamierzone. Wszystkie ruchy tam były zamierzone, aż do ostatniego, do którego zaraz dojdziemy. I bo to też ma ci pokazać, jaki on jest, wiesz, mocarny, że on ma 30 milionów, że on zna ludzi. No i dobra, to sobie zapisałam, bo to jest kurwa mocne, nie? To mnie rozwaliło, bo... Wardęga mówi, powiedziałeś, że masz ludzi, którzy ci proponowali, że mogą coś ze mną zrobić. Czy można ich określić jako gangsterów? Na co Boxdel odpowiada, raczej wiesz, środki perswazji, no i że znacząca pozycja czy coś w tym stylu. To jest dokładnie odpowiedź, która pada. Tak wygląda ta rozmowa. Środki perswazji, znacząca pozycja? Tak, no, mówi tak. Byle nie na pieska, słuchajcie. Mówi ale... tak. No raczej wiesz, środki perswazji, no. I że znacząca pozycja, czy coś w tym stylu. Środki perswazji, czyli co? Że przychodzą z gnatem? Czy że przychodzą z pałami? Co to są środki perswazji? Że potrafią się wysławiać? No ale, ja to widziałem i on tam mówi, Wardęga, że no ale dobra, ale przeszło ci to przez myśl? A nie, on mówi, przeszło ci to przez myśl, a on mówi, no nie, no wiesz, no raczej bym ci nic nie zrobił. Padają tam na przykład ja nie jestem gangusem, on mówił tam. On mówi, że nie jestem gangusem. I fuck, powiedzcie mi, jaka osoba, która nie jest gdzieś tam wewnętrznie gangusem, grozi komuś nasłaniem ludzi albo mówi, że zna ludzi, którzy mogą ci coś zrobić i szantażuje cię, spotyka się po godzinach i zachowuje się w ten sposób. No błagam. No dobra, ale okej, ale siedzą przecież razem przy stoliku z jakimiś napojami i jest chyba git, bo przecież już robią tych gołców, nie? Pojawiają się oczywiście tutaj podejrzenia o to, że no, dla Wardęgi byłoby to bardzo nie na rękę, który jest chyba głównym udziałowcem w gołcach, więc podejrzewam, że mógł zainwestować również sporo pieniędzy w cały ten projekt, a projekt wiemy, że nie jest najtańszy, zapłacili trochę za te wille i za wszystkie te rzeczy, które tam są, no to jest kupa sprzętu, ludzie jacyś zatrudnieni i tak dalej, więc są głosy oczywiście, które mówią o tym, że no, gdyby mu to padło, no to on jest z ręką w dupie po prostu i dobrze jest zrobić ten projekt. Słyszałam również głosy, że to jest pierwszy raz, kiedy Wardęga ma grupę przyjaciół, no bo ja nie wiem, no każdy ma takiego przyjaciela, na jakiego sobie zasłużył, być może oni idealnie się dobrali, być może oni trafili po prostu na siebie, wiesz, tak perfekcyjnie, że tu masz dwójkę ludzi, którzy jak się spotykają, no właśnie to też jest doskonała rzecz, że słuchajcie, oni się spotkali i Boxdel był poddenerwowany i... Padło pytanie o to, czy Wardęga go nie nagrywa. No właśnie o to pytałem wcześniej. Tak, czy to jest ten moment, w którym się rozbierają. No i nie, Wardęga go zapytał, czy ty mnie nagrywasz? Że jesteś taki zdenerwowany? On mówi, no coś ty stary, nie nagrywam cię. I rozebrał się. Po czym Wardęga też się rozebrał, ściągnął koszulę, żeby pokazać, że też się nie rozebrał. I właśnie sobie wtedy pomyślałam, bo również tam za chwilę później pada pytanie, czy ty mi ufasz? I wtedy Boxdel odpowiada, no nie, no stary, no tak, no ufam ci. I to też brzmi tak, ale może ściągnij spodnie, żebym zobaczył, czy nie masz podsłuchu tam w gaciach. No słuchajcie... Więc mówię, są też to przyjaciele, być może, którzy na siebie zasługują. Teorii tutaj pojawia się mnóstwo. Wiele z nich, wydaje mi się, ja nie chcę teraz tych wszystkich teorii tutaj przytaczać, nie ma sensu. Tym bardziej, że mogą to być różne plotki, ja mam swoje podejrzenia, czekam na rozwój akcji, zobaczymy co będzie, bo nie ma co siać plot po prostu niepotrzebnie zupełnie. To, co tutaj się pojawiło, to jest dla mnie... Ja byłam w takim szoku po prostu, oglądając to. I końcówka. No właśnie. I końcówka, która też jest idealnie wykalkulowana tutaj, bo na koniec nie wiadomo dlaczego, bo w całych tych kłamstwach i tej Pandorze i tak dalej, nagle Wardęga wyskakuje do Boxdela i mówi do niego z jeszcze jedną rzeczą mnie okłamałeś. Powiedziałeś mi kiedyś, że... Bo ty wymiotowałeś po jedzeniu, powiedziałeś mi, że skończyłeś już wymiotować po jedzeniu i to się chyba nazywa coś takiego bulimią, prawda? I ty dalej chodzisz i wymiotujesz po każdym posiłku i wtedy Boxdel... I w ogóle to jest strasznie długi temat, bo ten cały odcinek trwa niewiele ponad godzinę, a ten temat jest naprawdę długi. Wiesz, ta cała końcówka to jest naprawdę bardzo dużo z tego całego, co jest w ogóle nic nieznaczące, nic nie wnoszące w całą tą rozmowę. Jest to też specjalnie na końcu, bo zapamiętujesz koniec i początek najczęściej filmu, tym bardziej godzinnego filmu, gdzie rozmawiałem o tym, że Boxdel ma właśnie zaburzenia odżywiania, no dobra, ale co że z tego, ma kompleksy, że to wszystko wzięło się z kompleksów i że tak, i że po prostu jest mu bardzo smutne, ktoś go nazywa grubasem, no i pokazuje się w tej pozycji tego biednego, po prostu zakompleksionego gościa, który to wszystko robił, bo kompleksy, bo ta Pandora, bo kompleksy, wiesz, wszystko, bo kompleksy, bo taki był biedny, no i on wie, że to źle, ale wszystko, no po prostu smutek i zostaje ci ten obraz tego smutnego gościa, nie? Na koniec no ale co w tym dziwnego? Przecież tak wyglądają wywiady wszędzie, kurwa, w Stanach i tak dalej, że są... Ja nie mówię, że to jest coś dziwnego. Ja mówię, że to jest... z tezą. po to, żeby albo wybielić kogoś, albo kogoś oczernić, no bo tak na tym to generalnie polega. Ale komentarze no nie są pozytywne faktycznie, tylko co to zmienia? No nie są pozytywne i najwięcej chyba na tym traci Sylwester, nie? W tym wszystkim. Na wiarygodności troszeczkę. Na jakiej wiarygodności? On już teraz zapowiedział, że się odcina właściwie od robienia komentarzy, że nie ma zamiaru tego robić dalej, że wolałby sobie posiedzieć w rozrywce, że to mu bardziej siedzi. On już zresztą lata temu mówił, że jemu się marzy taki projekt typu Dom X czy coś takiego, że on by czymś takim chciał się zajmować, że myślał o czymś takim, żeby zrobić w Indiach, bo był już taki dom influencerów. Więc myślę, że to jest dla niego idealna okazja do tego, żeby walnąć komentarze i wiesz, nie musieć już być tym prawym i sprawiedliwym, tylko sobie robić rzeczy i mieć w dupie, co o nim piszą. No, no może. Może tak jest. Można wtedy pójść też do GOATS. Rozmawialiśmy też z Maćkiem sobie prywatnie na temat tego, kto, gdyby faktycznie ktoś miał przeprowadzić rozmowę z osobą pokroju Boxdela po tej aferze i osobie, która oczywiście jest osobą, która chce i opowiada o tym, że przychodzi na spowiedź i że będzie ci real talk mówić i mówić ci prawdę i tylko prawdę i że to jest teraz ten moment, to doszliśmy do wniosku w rozmowie, że to musiałaby być osoba pokroju Mazurka. Bo to musiałaby być tylko osoba... że Mazurek się nie zna na tym kompletnie, nie? Tak, ale to musiałaby być osoba, która jest trochę z boku, która jest dziennikarzem przede wszystkim i która potrafi zadawać bezczelne pytania. No to Stanowski też. Stanowski też, tak, no to o tym rozmawialiśmy, ale że to musiałby być ktoś taki, kto będzie miał w dupie po prostu jakieś koneksje, powiązania, nie będzie się bał zadać pytania i to by musiała być taka osoba. Tylko do takiej osoby nigdy Boxdel nie przyjdzie. Po prostu. No nie, no oczywiście, że nie. Dobra, dosyć już tego tematu, bo już mnie znużył dosyć mocno. Ja już jestem też tym bardzo zmęczony. Jest jeszcze temat związany, bo oprócz tego wrócili GOATS, znaczy wracają GOATS, tym razem w formie podcastu. Postanowili sobie zrobić podcast, przynajmniej tak to nazwali, i siedzą w czarnych koszulach. Na razie jest ich trójka. Prawda, bo jeden nie jest. No dobra, no to jeden, nie? No to wiadomo, że Sylwester inaczej. No ale siedzą sobie, mają jedzenie, picie i siedzą i gadają o różnych tematach. Tak, o różnych tematach po raz kolejny Wardęga, ja nie wiem, on teraz przy każdej okazji musi poruszać temat tego, że ktoś jest dobrze ubrany, na tej zasadzie dobrze, że ma po prostu na przykład ubrania z metkami. Że to jest chyba 5. film, który teraz oglądałam z nimi, gdzie on znowu porusza temat tego, dlaczego ludzie się ubierają, że to jest takie śmieszne, że ludzie ubierają się w ciuchy z metkami, bo on się nie ubiera i on ma to w dupie, że ktoś mu powie, że on jest zaniedbany i że czemu ludziom zależy, że to jest takie żenujące, że chodzą, ale ciągle o tym gada. No ja jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby ktoś tyle gadał. To znaczy, że ma z tym problem. No ma z tym problem, skoro ciągle o tym gada, proste. No to na tym to zwykle polega, że jeżeli o czymś tyle nawijasz, że nie masz z tym problemu, to znaczy, że masz z tym problem, ale chuj mnie to obchodzi, szczerze mówiąc. No oglądałam to, niewiele to ma na razie wspólnego z podcastem. Mi chodzi tylko o to, chodzi o newsa tutaj, że robią, kurwa, siedzą i gadają ze sobą. Wojtek Gola tłumaczy się z niebycia bi. Tłumaczy się z niebycia bi i z tego, że jego dziewczyna była na kamerkach, ale tak naprawdę to ona tam tylko była w stroju kąpielowym. Tak, no więc na tym polega ten podcast. Jest to podcast godzina 15, czyli tyle, ile wywiad miał. I znowu tyrają Wojtka Gola, oni chyba lubią go brać na trzeciego, żeby go przytyrać tak trochę i się z niego pośmiać, bo zauważyłam taką relację pomiędzy nimi, że po prostu wchodzą tak na niego i tak go trochę, bo on nie do końca rozumie ironię i nie ma zbyt dużego dystansu do siebie, no tak, więc bardzo łatwo jest go strollować i bardzo łatwo jest go tak, wiesz, streamerować. Wiem, pamiętam jak z nim nagrywałem jedną tam rzecz przy którymś fejmie, chyba 1 czy 2, to prosił mnie, żebym mu wytłumaczył całość tego żartu, na czym ten żart polega, bo on go nie rozumiał i się bał, że on jest jakiś negatywny. A ja mówię, nie, właśnie on nie jest negatywny, on jest pozytywny. Ale są ludzie, którzy po prostu nie rozumieją ironii, pewnego przedstawiania. No, wiesz co, generalnie na przykład ludzie ze spektrum autyzmu mają problemy z... ale tak, żeby teraz nie było, że mówimy, że Wojtek Gola... Nie mówię, że Wojtek Gola, ale jeżeli mówimy o ludziach, którzy są ludzie na przykład ze spektrum autyzmu, którzy nie rozumieją na przykład ironii, nie rozumieją flirtowania na przykład, nie rozumieją tych gier, które są tam, po prostu oni są obok tego. O tym mówię, że po prostu są ludzie, którzy zwyczajnie nie rozumieją. Ja na pewno nie rozumiem, kurwa, Popka, nie? Znaczy raz, że nie rozumiem tego, co mówi. Ja nie chcę nawet próbować. Nie rozumiem tego, co mówi, nie rozumiem w ogóle, co się tam odpierdoliło teraz, to jest jakaś masakra. Popek, no... Ociera się to o zoofilię, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy to można nazwać zoofilią według prawnych rzeczy, które... no jakby prawnych wyznaczników, natomiast ociera się to na pewno o zoofilię. Słuchajcie, Popek ostatnio wrzucił... Ja nie wiem, właśnie ja nie wiem skąd... Jak ludzie dotarli do tych nagrań. Jak to wyciekło? W sensie, czy on to wrzucał gdzieś do siebie? Może wysyłał to komuś. Tak, może to komuś wysłał? Kurwa wysyłał, nie mam pojęcia. Ale musimy dojść co, bo to jest... Mamy Popka, który mówi: dzień dobry wszystkim, jestem u pani prostytutki i będę jej srał do mordy. Będę jej srał do mordy, coś takiego rzuca i wyrucham jej owczarki niemieckie. I generalnie jakby Popek coś takiego powiedział, no to luz, może sobie mówić takie rzeczy, no, że sobie... Nie umiem, przepraszam, ale się nie umiem. Że sobie, no, Popek, kurwa, miał takie teksty, że no, myślisz sobie, no, żarcik, nie? No, ale... Po czym, kurwa, okazuje się, i ja widziałem ten film, bo znalazłem go na Twitterze, nie? Po czym się okazuje, że on z chujem na wierzchu naprawdę, kurwa, bije te psy po, kurwa, pyskach. Masturbuje się i bije te psy po pyskach penisem swoim. Tak. No jest to, kurwa, ciężkie, naprawdę. No. Bo on, ja podejrzewam, że on, że to było takie odpierdala mi po narkotykach. Zresztą on tak się potem tłumaczył. Rzucił przeprosiny. Tak, powiedział, że to jest najgorszy film, który kiedykolwiek nagrał i że mu po prostu ma sieczkę z mózgu ze względu na narkotyki i alkohol. To wyciągnął Alan Gruchała, czyli psychotrop, i on to wrzucił do sieci. To zaczęło wypływać. Trafiło to do Różala, który też nie szczędził słów i rzucił, kurwa, też takimi strasznymi, kurwa, tekstami. Różala jest dla mnie na poziomie tylko oczko wyżej od tego. No nie, ale to są tylko słowa u niego, a nie czyny. Ale ten przekaz, bo to jest dosyć długi film, w którym on mu życzy śmierci, mówi mu, że... No straszne, nie chcę nawet tego cytować. Dobra, nie ma co cytować. Ten film Różala też jest... Można sobie to zobaczyć na... Jest bardzo mocny i no też niepotrzebny, bo jakby rozognia sytuację nie w tę stronę, w którą to powinno pójść. Tu się powinno zająć tym specjalne organy, prawo, są dowody i tak dalej. Popek powinien pójść, nie wiem, leczyć się, siedzieć, kurwa, cokolwiek, ale no nie to, co tam jest życzone, kurwa, przez Różala. To jest inna sprawa. W każdym razie, no tutaj są czyny w przypadku Popka, no bo do tej pory też ja słyszałem tylko głosówki i tak dalej, ale potem zobaczyłem ten film, no jeszcze on mówi, zaraz po tym jak wali te psy tą pałą po, kurwa, tych pyskach, to jeszcze mówi: tutaj Paweł Mikołajew. Pierdolę, jeszcze pokazuje twarz od razu, nie? Tak jakby, nie wiem, to wygląda, jakby ktoś mu kazał to nagrać. Znaczy wiadomo, że nikt mu nie kazał, że on sam to zrobił, że to jest jego jakiś odjazd. No niesamowite, niesamowite, kurwa. Absolutnie godne potępienia. Akt, kurwa, zrobienia czegoś tak i nagrania jeszcze tego, to już jest w ogóle tak pojebane. Tak popierdolone. Wow. Z drugiej strony ja się spodziewam po nim właściwie tylko takich rzeczy. W sensie, że jeżeli ktoś może zrobić coś tak popierdolnego, no to właśnie on. No, gość ma wytatuowaną twarz, gałki oczne, mówi o tym, że bierze kwas w ilościach na kilogramy i zresztą wszystkie inne narkotyki również. No, to jest gość, który ma tak zryty baniak, że no, jeżeli mógłbyś się spodziewać po kim, że odwali coś takiego chorego totalnie, no to no tak, tylko potem jest rzucanie, że to alkoholizm i narkotyki mi kazały to zrobić. Nie, no jasne, to jest też... Nie jest słabe, żadne wytłumaczenie, po prostu to jest... To już nawet nie chodzi o, kurwa, krzywdzenie zwierząt w tym momencie, tylko o przyzwolenie na to innym osobom. Pokazanie: ej, patrzcie, wasz, kurwa, idol robi coś takiego, kurwa, to znaczy, że wy też możecie podejść do swojego psa i mu, kurwa... No dobra, na tym się nie chce kończyć. No, nie róbcie tego w każdym razie. Tak, ja się zastanawiam, czy nadal on będzie za chwilę grał koncerty i no nie wiem. No. W tej chwili myślę, że nie, ale myślę, że... Mówię, za chwilę. W tej chwili myślę, że... Twierdzę, że nie, ale zobaczymy, co będzie, patrząc na to, co się dzieje tak dookoła wszystkich różnych afer, co będzie za... Ale zaraz dostanie jakąś, kurwa, waleczkę. Miesiąc, 2 miesiące. Nie? Waleczkę dostanie. No nic, słuchajcie, tym niestety bardzo negatywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Papierków. Widzimy się po przerwie. Ruszymy najprawdopodobniej z papierkami, czyli tak jak zwykle we wtorek sobie wystartujemy tym razem od papierków, a nie od papierów, ale to jeszcze nie wiem. Możliwe, że to będzie za 2 tygodnie. Musimy jeszcze z Olą pomyśleć. W każdym razie subskrybujcie kanał, oglądajcie nasze social media, bo możecie, na pewno... Możecie nadrobić też odcinki, tak, których nie widzieliście. O, to totalnie możecie nadrobić. Dziękujemy wam bardzo. Miłego życia. Dziękujemy bardzo pięknie. Pa, pa. Pa, pa.